Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj audycja dotycząca DJI Carry Fresh. Wiele osób dostało w ostatni poniedziałek maila od DJI, ja też dostałem tego maila, który mówi nam w treści, że uruchomiono usługę DJI Carry Fresh Plus. Na czym to polega i o co chodzi, właśnie dzisiaj będziemy rozmawiali, natomiast wielki aplauz dla DJI, że sięgnęło głębiej do naszych portfeli i że zapewniło nam też taki serwis. Powiedzmy w takim razie parę słów na temat tego, czym jest taka usługa i co ona nam daje przede wszystkim, bo to jest dosyć ważne dla użytkowników, którzy po pierwsze latają bardzo dużo, albo po drugie latają jeszcze na poziomie początkującym i obawiają się tego, że mogą rozbić swojego drona w sposób łatwy. Więc przede wszystkim usługa DJI Carry Fresh daje nam dodatkowy rok gwarancji DJI Carry Fresh, ochrony przed nieszczęśliwymi wypadkami, przed skutkami nieszczęśliwych wypadków. Jakie to mogą być wypadki? Wyobraźmy sobie taką sytuację, że na przykład dron nam z naszej winy, tak, uderzy w drzewo, o sieci energetyczne, rozbije się, wpadnie do wody, ale go wyłowimy, no i mamy drona niesprawnego. I normalnie DJI Care działa w ten sposób, Carry Fresh, że kupujemy tą usługę mniej więcej za 10% wartości naszego drona i w ciągu roku mamy możliwość tego, żeby dwukrotnie wymienić go na egzemplarz nowy czy wolny od VAT, ale też za dodatkową opłatą. I zwykle na przykład te wartości są takie, że pierwsze wykupienie polisy to jest 10% i pierwsza naprawa około 8-10%, druga około 12% tego. Zobaczmy w takim razie, co DJI nam tutaj pokazuje. Pierwsza sprawa to jest get one more replacement for one more year, czyli widzimy już, że możemy mieć dodatkową jedną wymianę w ciągu następnego całego roku, od momentu, kiedy skończy nam się DJI Carry Fresh. Przejdźmy w takim razie do tych warunków, jeżeli chodzi o to, czyli learn more. Zobaczmy, co to znaczy learn more i czego się tutaj dowiemy. Widzimy właśnie, że to są dodatkowe 12 miesięcy i jedna naprawa za small additional charge, tak, za małą, niewielką dodatkową dopłatą. Tak jest powiedziane tutaj. W porządku, popatrzmy dalej. W tym paseczku jasnym jest to ten podstawowy rok, a tutaj mamy ten drugi dodatkowy rok. I trzeba pamiętać o tym, że to Care Refresh Plus można wykupić, jeżeli jeszcze nie skorzystaliśmy z dwóch wymian w ramach naszej podstawowej polisy. Tak, dodatkowe typowe tutaj są wypadki, czyli na przykład upadek drona, zniszczenie, skutki też wodowania. Oczywiście trzeba mieć wrak, odsyłamy taki wrak do serwisu, wymienia nam. Przesyłka już jest uwzględniona w tych opłatach, które dodatkowo płacimy. No i cała procedura, przebieg tej procedury mamy też tutaj opisane. Oczywiście pokrywa straty związane z wodą, ale trzeba pamiętać, że musimy wrak dostarczyć, czyli nie tak łatwo, że nam utonie i nam DJI wymieni. Nie, nie, musimy dostarczyć im taki wrak. Przejdźmy w takim razie do rubryki Frequently Asked Questions, bo tutaj są dosyć ciekawe rzeczy. Tutaj jest właśnie to opisane, czym jest procedura DJI Carry Fresh. Kiedy może być kupiony DJI Carry Fresh? Jeżeli już był kupiony program, ten podstawowy Carry Fresh, możemy dokupić Carry Fresh Plus na ten dodatkowy rok. Kiedy jeszcze Carry Fresh nam się nie skończył, czyli kiedy obowiązuje w ciągu tego, powiedzmy, roku całego od aktywacji, a następnie kiedy at least one product replacement left under, czyli kiedy nam została jeszcze jedna wolna wymiana. Gdzie jest dostępny ten program? Chiny lądowe, Hongkong, tak, Tajwan, Korea, Ameryka Północna i Kanada, kraje Unii Europejskiej, ale też UK, Szwajcaria, Norwegia, czyli widzimy, że tutaj obejmuje nam ten program, ale dodatkowej gwarancji tej fabrycznej
nie dostaniemy. Norwegia, Australia, Kerry Fresh może się różnić warunkami w zależności od regionu i kraju, jak widzimy. Dlatego, że kraje różne mają swoje przepisy też związane z gwarancją, z innymi procedurami. Ale możemy to sprawdzić w DJI Online Store. W takim razie, jak jest to kalkulowane, tak? Jak jest liczony ten okres? Okres jest liczony 12 miesięcy i zaczyna się, kiedy Kerry Fresh podstawowe nam mija, upływa. Czyli to jest faktycznie tak, że mamy jeden rok i wchodzi nam na to dodatkowy rok w ramach tego plus. Tak? Jeżeli produkt nie został dwa razy wymieniony w ramach tej podstawowej gwarancji, nie nałoży nam się ten okres. I to o to głównie chodzi. Jeżeli zostały już wymienione nam dwa razy produkty, nie możemy zastosować DJI Care Fresh Plus. Czyli nie możemy rozszerzyć tej gwarancji. Czy mogę odnowić? Nie, możesz tylko raz zastosować Kerry Fresh Plus, czyli nie da się go odnowić po następnym roku. Więc widzimy, że to jest w ten sposób zrobione, ale to jest też w porządku, że jeżeli faktycznie nie rozbiliśmy wcześniej, czy rozbiliśmy tylko raz, została nam druga wymiana, możemy sobie to przedłużyć, zyskujemy jeden dodatkowy rok. Jakie produkty w takim razie? Zobaczcie, że tutaj część jest tak, że tylko Europa, ale mamy Pocket Mobile, jeżeli chodzi o Osmo i Action, Mavic i Spark, tak, Ronin, Phantom 4, cała seria Inspire też jest super, bo dużo ludzi lata Inspirem, który zrobi robotę już taką poważniejszą. Jest Zenmuse kamery 5, 4, S i 7, including gimbal i kamera, ale także obiektywy, super. I tutaj mamy też warunki, jeżeli chodzi o dodatkową gwarancję. Widzimy sobie, że to mamy tak, że jest również dodatkowa gwarancja, obejmuje Osmo, serię Mavic, Spark, Fantoma, także są wymienione elementy, które są objęte, czyli to jest ta gwarancja fabryczna, którą rozszerzamy, bo to są dwie rzeczy, nie? Ubezpieczenie plus gwarancja fabryczna. I trzeba pamiętać, że nie wszędzie ta dodatkowa gwarancja jest, tak jak mówiłem, Norwegia, Szwajcaria i Wielka Brytania nie są objęte dodatkową gwarancją produktową, ale są objęte ubezpieczeniem. Kupiłem ubezpieczenie, pytanie brzmi, prawda? Kerry Fresh Plus, czy ja muszę to jakoś dodatkowo dopisać do mojego produktu? I odpowiedź brzmi w sposób następujący. Jeżeli kupujesz DJI Kerry Fresh Plus oddzielnie w sklepie, to musisz wprowadzić numer seryjny do twojego produktu na stronie, która ci wyskoczy. Tak? Czyli to jest numer seryjny, zwykle pokazany pod tym kodem paskowym pierwszym, tak? Serial number i pierwszy numer z góry to jest numer seryjny, SN. Jak w takim razie stosuję replacement service, tak? How do I use DJI Kerry Fresh Plus replacement service? On będzie powiązany z numerem seryjnym twojego produktu. Czyli jeżeli sprzedasz produkt, to sprzedasz też od razu ten dodatkowy serwis ubezpieczeniowy. Jeżeli chcesz użyć tego, wchodzisz na support, repair service i na stronie oficjalnej DJI wybierasz procedurę, która się nazywa online repair request, tak? Czyli to jest taki wniosek online na naprawę. Wypełniasz ten wniosek. Jeżeli niewymagane jest określenie tego, czyja to była wina, czyja to była odpowiedzialność, jeżeli chodzi o szkodę, wtedy będzie też dopuszczona opcja ekspresowa i jednostka, którą dostaniesz, ta sztuka, którą dostaniesz, egzemplarz nowy, będzie wysłana tak, jak tylko da się najwcześniej. Wyślij swój produkt do określonego centrum serwisowego i następnie wypełnij te instrukcje, podążaj za instrukcjami, które DJI tutaj przedstawia. Co ciekawe, jest jeszcze napisane tutaj, że oni zastąpią ten numer seryjny produktu, tak, numerem seryjnym jednostki, która zostanie wprowadzona, tak? Super pod tym względem. Does DJI Kerry Fresh support international coverage? Czy my mamy tutaj międzynarodowe pokrycie tego, czy tylko krajowe? Nie, w tej chwili pracuje
tylko jeżeli chodzi o region, tak? Czyli na przykład DJI Carry Fresh and the cars must be purchased from the same country or region. W tym samym kraju lub regionie. Tutaj jest to dziwne określenie, nie, bo na przykład Ameryka jest łatwiejsza do determinacji, do wykrycia, ale Europa, Unia, czy kraj, czy region? Tutaj jest też takie pytanie. To jest bardzo ciekawe pytanie numer 11. Czy mogę zakupić DJI Carry Fresh w takim czasie, kiedy wykryto, po tym jak wykryto, że mój produkt już po gwarancji zawiera wady fabryczne i DJI twierdzi, że jednak nie możesz i że jednak będą koszty tutaj, które nie zostaną refundowane. Więc jeżeli mamy produkt, któremu już gwarancja normalna fabryczna minęła, a jednak wykryto usterkę, nie możemy wykupić DJI Carry Fresh Plus. Dosyć ciekawe. Co jeżeli nasz statek powietrzny, dron wylądował w wodzie? Otóż straty wodne są pokryte, tylko trzeba pamiętać o tym, żeby taki statek powietrzny dostarczyć do serwisu i go wyłowić. Dostaniemy produkt nowy lub równoznaczny z nowym, co to znaczy? Jeżeli chodzi o performance i reliability. Czyli dostaniemy albo nowy produkt, albo dostaniemy produkt, który spełnia znamiona nowego pod kątem tego, czy jest niezawodności, pod kątem jakości. Gdzie mogę znaleźć numer seryjny? Numer seryjny zwykle jest na pudełku i oczywiście można go znaleźć pod tym tutaj adresem, który podaję. Dobra, mniej więcej wiemy, jakie są zasady, to teraz przejdźmy do jeszcze jednej rzeczy. Jakie produkty, tak jak mówiliśmy, seria Mavic, Osmo, Phantom, Inspire, Ronin i kamery Zenmuse. Oczywiście z Osmo tutaj też są na Europę. Nie wszystkie z tego wynika. Pocket i Mobile 3 na Europę. Dobra, wyobraźmy sobie, że teraz przechodzimy, chcemy kupić. Tak, chcemy sobie kupić na przykład dla Mavic Air 2, widzimy, że to jest 59 euro dla nas, dla miniacza 29 euro, dla Osmo 28. W wielu przypadkach jest to naprawdę fajna opcja, jeżeli ktoś lata na przykład FPV z Osmo tutaj Action, to 28 to nie jest dużo jak na dodatkowy rok gwarancji, naprawdę niewiele. Patrzymy dalej, są też gimbale tutaj. Jest Mavic 2, gdzie kosztuje 109, uważam też, że to jest też całkiem rozsądna kwota, 109, Phantom 125 serii 4 i Mavic Air 59, trochę wysoko jak na Mavic Air. Ale już mniej więcej widzimy, jak to wygląda i teraz zobaczcie, że serwis plan można tutaj określić po numerze, to jest moja umowa tutaj, numer seryjny mojego drona i serwis replacement, zaraz jak tylko kupiłem Mavic Air, ubezpieczyłem go i mam jeszcze do maja. I mam jeszcze dwie wymiany. Jest też service agreement. Tutaj wszystkie te dane można sobie podejrzeć. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o wnioski, czy to jest korzystne, czy nie, na pewno podstawowa sprawa DJI szuka pieniędzy, no nie ma się co kryć, bo jest to normalna ubezpieczalnia, tak? Więc widzimy, jaka tu jest kasa i widzimy, jakie to są wartości, nie ma się co tutaj specjalnie szczypać, bo odchodzi o pieniądze. Natomiast dla nas to może być korzystne kiedy? Kiedy nie mamy doświadczenia, boimy się latać, wiemy, że grożą nam kolizje i możemy go łatwo rozwalić. Jeżeli dużo latamy nad wodą, ale jesteśmy świadomi, że jesteśmy w stanie go naszego drona wyłowić i też kiedy mamy dużo zleceń, kiedy naprawdę dużo latamy, codziennie kilka pakietów, kilkanaście pakietów, także to jest też dla nas bardzo korzystne. I słuchajcie, to są te podstawowe zasady. Jeżeli byście mieli jakieś pytania, to w komentarzu spróbujemy jeszcze pod filmem zrobić pytania i odpowiedzi. Jeżeli miałbym jakieś uzupełnienie, to też przypnę swój komentarz. Nie jest to wielka filozofia, jeżeli chodzi, słuchajcie, o ten, o... Myślę, że to nie jest jakaś wielka filozofia, jeżeli chodzi o ten DJI Carry Fresh. Fajnie, że jest, wielu ludziom na pewno pomoże. Czy ta wartość jest wysoka? To zależy wszystko, tak jak powiedziałem. Także zostawiam Was już z decyzją samemu sobie. Pod filmem też umieszczę link do DJI Carry Fresh, żeby można było skorzystać i wesprzeć kawkę. Jest to link afiliacyjny. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia już w kolejnym epizodzie niedługo. Cześć!